witam Państwa również bardzo serdecznie. Dziękuję, że poświęciliście Państwo, poświęcacie Państwo chwilę, żeby zobaczyć mój projekt, który właśnie powstał w ramach grantu dla młodych naukowców. No, ten grant po prostu pomógł mi sfinansować mój pomysł, mój projekt. Tytuł jest Pamięć niezatopiona. Długo szukałam tego tematu, tego tytułu. Zastanawiałam się, chciałam coś o pamięci, coś o zalaniu i w końcu powstała właśnie ta Pamięć niezatopiona. Na końcu pokażę wszystkie prace, które powstały w ramach tego cyklu. Tutaj możecie Państwo widzieć dwie prace takie. Są to prace, jest to 8 paneli, które są wykonane na poliwęglanie, na przeźroczystej pleksie o wymiarach 1 m na 2 m, podwójnie albo potrójnie złożona. Jest ta pleksa. Daje to wrażenie właśnie tej pewnej jakby takiego dystansu, ale też odbicia w wodzie na przykład. Ale już do celu. Skąd w ogóle wziął się mój pomysł? Skąd taki, skąd moje zainteresowanie Soliną i w ogóle tym tematem od końca studiów, czyli od 1999 roku, dosyć dawno. Każdą wolną chwilę, każde wakacje spędzamy razem z przyjaciółmi, z rodziną na brzegu solińskim, ale nie tak jak właśnie, lecz tak jak tutaj ze Zbyszkiem, tak rozmawialiśmy. Nie są to pensjonaty, nie są to jakieś miejsca, gdzie jest bieżąca woda, internet, kanalizacja, tylko po prostu rozwijamy sobie takie obozy na brzegu jeziora, na brzegu, jest to Zatoka Węża dokładnie, zostawiamy samochody polchowców takimi właśnie łódkami. Płyniemy na jezioro, gdzie spędzamy tydzień, dwa, czasami miesiąc. Jak się siedzi tak miesiąc na brzegu, właściwie 24 godziny na dobę, to człowiek naprawdę nasyca się tym pejzażem, jakby ta cała natura wsiąka w człowieka, wchodzi. I jak ja to mówię, czuję się tak absolutnie zorkiestrowana z tym pejzażem, z jeziorem. Możemy obserwować dzień, noc, w nocy, jak to wszystko wygląda. Tutaj właśnie namiot, w jakim mieszkamy. To, co tutaj widzicie na pierwszym planie, to jest zaczątek sauny, ponieważ też robimy sobie różne takie infrastruktury. Bardzo dbamy o to, żeby wszystko było mega ekologicznie. Nawet kolega, z którym jeździmy, nie pozwala niebieskich ani czerwonych namiotów przywozić, żeby to nie zakłócało całego obrazu naszego bytowania, tylko wszystko jest w takich kolorach, powiedzmy, ekologicznych bardzo i wszyscy o to bardzo dbamy. Oczywiście staramy się, wszystkie śmieci zabieramy, staramy się no, zgodnie z naturą żyć, krótko mówiąc. I skąd się wziął mój pomysł na ten temat? Oczywiście wiedziałam, że jezioro było zalane, że były jakieś wioski, że jacyś ludzie tam żyli, ale tak naprawdę nigdy głębiej w to nie czytałam o tym, przyznaję się, przez te wiele, wiele lat. Nie wchodziłam w ten temat tak głęboko, jak być może powinnam od początku. Natomiast kiedyś właśnie pływając w taką pogodę, wpłynęłam do takiej kompletnie jakby zapomnianej zatoki, w której właściwie nigdzie nie byłam. Nigdy nie byłam. Wiadomo, że Solina ma wiele takich odnóg, wiele jest tych zatok. Popłynęłam do nich, tutaj też wędkujemy, także te ryby są tam trawione. I zobaczyłam, że na brzegu jeziora rosną drzewka, takie skarbowaciałe jabłonie. I tak mnie to niesamowicie wtedy uderzyło. Pomyślałam sobie, że przecież te jabłonie same się nie zasadziły, a to była zatoka, gdzie naprawdę turyści nie docierają na szczęście jeszcze. Ja po tylu latach odkryłam ją dopiero, także kompletnie malutka gdzieś powiedzmy w sercu Soliny. I niesamowicie mnie to uderzyło, że jakby takie coś, że czyjaś ręka musiała to posadzić, a to przecież jest koniec świata, środek jeziora, miejsce, gdzie można dotrzeć jedynie drogą wodną. I właściwie było to jakieś 4-5 lat temu i od tego czasu zaczęłam czytać, zaczęłam interesować się tym tematem, kto tam mieszkał, kto tam żył, jak to się stało, że drzewa tam się pojawiły, prawda? Od tego czasu nazywamy to Zatoką Jabłek, to miejsce. Ale wracając jeszcze do moich inspiracji, no ja skończyłam Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie, Wydział Malarstwa i no właśnie, właściwie od końca studiów maluję
obrazy jeziora, to wszystko, co jest powyżej kapli wody. O różnych porach dnia, nocturne też maluję, odbicia w wodzie, właśnie te księżyce. To wszystko pochodzi z obserwacji nocnego nieba. Oczywiście to jest troszeczkę gdzieś tam przesadzone, ale no wiadomo, wyobraźnia działa. Czy też dzienne obrazy. To wszystko jest jakby, te obrazy, które Państwo widzicie, to jest inspiracją jest Solina, inspiracją jest moje przebywanie tam, właśnie nasycanie się tym pejzażem. I niektóre obrazy, nawet dokładnie wiem, z jakiego miejsca był robiony szkic, ponieważ pracuję w ten sposób, że robię nad Soliną szkice, czy rysunkowe, czy malarskie, a następnie w pracowni realizuję to, ponieważ niektóre prace są dosyć duże, to wszystko jest olej na płótnie. Na przykład ten obraz to jest 130x130, także no dosyć trudno w takich polowych warunkach byłoby to malować. W każdym razie do zobaczenia Zatoki Jabłek malowałam wszystko, co jest powyżej kartki wody. Potem pomyślałam, że będę malować to, co jest poniżej. Co tam jest? Zaczęłam się zastanawiać, czy jeszcze tli się na dnie jeziora jakieś życie. Czy zostały jakieś szczątki, nie wiem, domów, tych gospodarstw, tego wszystkiego, co tam kiedyś było, prawda? No bo tam tliło kiedyś życie. Nawet teraz wybrałam się z taką ekspedycją, może to za dużo powiedziane, ale mieli taki sprzęt do nurkowania, żeby zobaczyć, jak to wszystko na dnie wygląda. Niestety jest tak zamulone, jest też tak ciemno, że po prostu nic nie widać. Jedyne to brązowo-zielona woda, widoczność jest bardzo nieduża, może też trafiłam na taką pogodę. W każdym razie no, nie odnalazłam tam skarbów żadnych. Więc musiałem do mojego projektu, który gdzieś tam zaczął mi już w głowie kiełkować, posłużyć archiwalne zdjęcia, no i moja wyobraźnia też. Zaczęłam myśleć o tych ludziach, którzy tam byli, którzy, tak jak tutaj widzicie Państwo na archiwalnym zdjęciu, brali w sanie, żyli w bardzo trudnych warunkach, ponieważ nie mieli elektryczności, wiadomo, żadnej kanalizacji. Non stop sam wylewał, zalewał im to wszystko, jednak mieli tam swoje marzenia, plany. Te ręce właśnie sadziły drzewa owocowe, pracowały na polach i no, powstało jezioro, które tutaj widać, które jakby te wszystkie marzenia, te wszystkie plany im no, odebrało. Bardzo dużo szukałam na temat właśnie, czy ci ludzie chcieli się z tych ciężkich warunków przeprowadzać. Bo z tego, co czytałam, państwo, władza, która ich przeniosła, oferowała im o wiele lepsze warunki. No i z tego, co bardzo mało jest informacji w ogóle na ten temat, z tego, co doczytałam, się właściwie prawie nikt nie chciał się przeprowadzać. Nikt nie chciał zostawiać swoich domów, mimo że biednych, mimo że właśnie tak bardzo skromnie ci ludzie żyli w trudnych warunkach, nie chcieli się przeprowadzać. Niemniej jednak no, nie było wyjścia. Tutaj właśnie jak jezioro wygląda, tutaj jest też ten nasz cypel, gdzie mieszkamy. Właściwie to, gdzie jesteśmy, możecie tam Państwo zauważyć takie no, zabudowania. To jest taka wiata, gdzie no, musimy mieć coś takiego, żeby deszcz nie, jak deszcz pada, prawda, żeby nie tylko w namiocie się chować. I tutaj kolega usiłuje prać, mamy swoje łódki. Teraz już jest troszkę lepiej, bo pływamy łódkami takimi z motorem, a zazwyczaj jeszcze wcześniej to po prostu tylko, to oczywiście elektrycznym, nie spalinowym, bo to jest trochę ciszy. I po prostu troszkę mamy już więcej tej cywilizacji, jakieś panele słoneczne. Tak, jest to strefa, gdzie ludzie wypoczywają, gdzie co roku przypływają setki tysięcy, no może nie setki tysięcy, ale tysiące turystów na pewno, którzy zupełnie nie zdają sobie sprawy z tego, po czym pływają, co pod spodem jest, o historii tego jeziora. Cały mój projekt właściwie jest właśnie o tym, żeby nagłaśniać tą historię. Nie chodzi o to, żeby ci ludzie jakieś specjalne hołdy składali
turyści, żeby składali ludziom, których domy, szczątki domów znajdują się pod wodą, tylko żeby zachowali pewną godność, żeby pamiętali o nich i przede wszystkim jakby najważniejszą rzeczą jest, ja wiem, że to dziwnie zabrzmi, ale żeby zabierali po sobie śmieci. Dlatego, że żeby przez to swój szacunek wyrażali do tego miejsca. Tylko tyle. Oczywiście świetna byłaby inicjatywa, o której mówiliśmy tutaj przed moim wystąpieniem, żeby zrobić jakiś tydzień, jakiś dzień, który upamiętniałby tych ludzi, którzy właśnie tam kiedyś mieszkali. Ponieważ nie wiem, czy Państwo wiecie, to było prawie 3000 osób, które zostały przesiedlone. 3000 po prostu żyć, które zmieniły swoje miejsce. Tutaj mamy właśnie archiwalne zdjęcia, które pokazują jeszcze dolinę sprzed zalania. Tutaj mamy Wołkowyje. Kościół w Wołkowyi, który został kompletnie zniszczony, wysadzony, ale o tym za chwileczkę będę mówiła. Tak właśnie to wyglądało. To jest takie ikoniczne zdjęcie, które jest dosyć znane w internecie i ono przedstawia dzieci, które idą do szkoły, ponieważ rozmawiałam z osobami, które może nie pamiętają, jak to zdjęcie było robione, ale znają tą historię i opowiadali, że w ten sposób dzieci chodziły do szkoły. Sam wylewał, nie było możliwości, nie było mostu, nie było możliwości dotarcia w jakikolwiek inny sposób na drugą stronę i to było całkiem naturalne, że po prostu dzieci w ten sposób przechodziły do szkoły. Tutaj z kolei jak się przeprawiano innym środkiem lokomocji. Troszkę właśnie o tym zbiorniku teraz powiem. On powstał w dolinie ujścia rzeki Solinki do Sanu i budowę zakończono w 1968 roku. I co? Woda bezpowrotnie ukryła pod powierzchnią kilka wsi. Była to tak, Solina, Porodek, Sokole, Taleśnica Sanna, Krew i duża część Wołkowej. Budowle rozebrano, mieszkańców wysiedlono, resztę po prostu zalała woda. A pamięć, gdzie pamięć przetrwała? Pamięć przetrwała w naszych głowach, jeżeli o tym wiemy. Tydzień temu miałam taki wykład o Damianie Hirście, to tak tylko na marginesie. To jest taki bardzo znany angielski twórca. I on zrobił taką pracę, która się nazywała Niemożliwość śmierci w umyśle istoty żyjącej. Ja sobie myśląc o tym wystąpieniu, tak sobie pomyślałam, że będzie też niemożliwość śmierci tej historii w naszych umysłach, jeżeli my będziemy o tym pamiętać. Także pamięć przetrwała na archiwalnych zdjęciach, przetrwała w naszych umysłach, tak? To całe zalewanie też nie było takie łatwe, ponieważ to były lata 60. zdjęcia archiwalne, tak? Jak tutaj sadzili, jak wyglądały pola, jak wyglądały. Niezbyt dobra jakość jest tych zdjęć, ale niestety to jeszcze z 1828 roku, ale ta drewniana cerkiew, tak? Ale domy w tych miejscowościach, o których mówiłam, które były zalane, niewiele się różniły. Tam naprawdę ludzie żyli bardzo, bardzo skromnie, tak jak tutaj widać. To nie były jakieś. Tutaj jest pałac w Sokolu, ale już o tym opowiadam. To nie były jakieś nie wiadomo jakie wille. No i tak, pałac w Sokolu jest mi szczególnie bliski i historia pana Wiktoriniego, pana Henryka Wiktoriniego, którego kiedyś spotkałam bardzo, bardzo dawno temu, też mi jest szczególnie taka bliska, dlatego że Zatoka Wiktoriniego, jedna z zatok solińskich, ma właśnie jego imię, to jest zatoka, do której bardzo często powracam, do której też obozowaliśmy tam na dole. Kilka dobrych lat temu mieszkaliśmy tam kilka tygodni na dole. W jednej z tych zatok w każdym razie był pałac w Sokolu, który był bazą PTTK przed wojną. Natomiast podczas planów na zalewanie Soliny stwierdzono, że musi on być rozebrany, dlatego że na pewno woda się tam dostanie. W tym pałacyku, zdaje się, w 1962 roku zamieszkał pan Henryk Wiktorini. Po prostu przyjechał
chyba z Warszawy, nie pamiętam dokładnie skąd, i zamieszkał i tam zamieszkał. Także kontrolujcie Państwo, jak coś źle doczytałam, albo no, takie wiadomości też są w internecie. I on bardzo chciał uratować ten pałacyk, nawet myślał, żeby zrobić jakieś fortyfikacje, prawda, żeby to nie zalało. Niestety nie udało się to. Ogłoszono przetarg i on ten przetarg wygrał. I tyle, że po prostu wziął podłogi dębowe, kafelki, kilka rzeczy z tego pałacyku. I zbudował w Sokolu na górze swój dom, w którym jak miałam 18 lat, to pierwszy raz byłam. No niesamowite wrażenie ten dom Wiktoriniego, to co Wiktoriniego robi, dlatego że łazienki, kuchnia, wszystko było z otoczaków, jakby z tego, co znalazł gdzieś tam na brzegu jeziora. W ogóle tam można dotrzeć tylko drogą wodną. Oczywiście można kładami gdzieś tam albo jakimiś specjalnymi samochodami dojechać lasem, ale jest to bardzo trudne. My zawsze tam... Konno, tak. No tak samo jak jego dzieci konno jeździły do szkoły, prawda? Mam tutaj takie zdjęcie, gdzie... No nie wiem, który jest Wiktorini. Może Państwo mi pomożecie. Czy ten na koniu jest Wiktorini, ten drugi jest odwrócony tyłem. No właśnie, któryś z nich jest Wiktorini i to jest Zatoka Wiktoriniego, którą ja bardzo często maluję. Zaraz zobaczymy, jak wygląda w tej chwili, ponieważ tutaj już wszędzie jest woda, prawda? I o, to jest jeden z moich obrazów. Właśnie z tego miejsca zrobione zdjęcie, zrobione szkice i tutaj tak wygląda. Po prostu to wszystko jest zalane. Tutaj troszkę z innego jakby kąta, Zatoka Wiktoriniego. I tutaj w tej Zatoce Wiktoriniego powstał jeden z moich filmów, ponieważ ja też żeby nagłaśniając trochę tą całą historię Solina w jakby taki pozytywny sposób, zrobiłam wernisaż nad Soliną. Przywiozłam tam kilku swoich gości, z kilku swoich koleżanek. I w filmie, który Państwo zaraz zobaczycie, proszę się nie martwić, ma tylko 7 minut, też występują osoby, Włodek, Waldek i kto? Włodek, Waldek i Władek, tak? Którzy mieszkają na stałe na brzegach solińskich. Także my, mieszkając przez miesiąc, to jesteśmy naprawdę takimi turystami letnimi, w porównaniu z tym, jak oni mieszkają 365 dni w roku, w lecie, w zimie, cały czas. I ja tam przywiozłam kilka moich obrazów z innej serii, nie z tej, no bo trudno byłoby na łódce coś takiego przywieźć. I naprzeciwko domu Wiktoriniego jeden z naszych właśnie przyjaciół, no właściwie przyjaciół, bo często się tam spotykamy, pan Włodek ma tam swój domek taki. I właśnie ten mój wernisaż tam się odbył. I teraz chciałam Państwu pokazać ten film, żeby tak wprowadzić trochę w klimat. I też z tyłu będzie pokazany dom Wiktoriniego, z którego, gdzie właśnie ma podłogi czy kafelki właśnie z tego pałacyku w Sokolu. Tytuł jest Galeria na ziemi. No, na ziemi. Na ziemi. Galeria. 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 Była tu galeria już kiedyś? Nie. Nie było galerii. Nie było. Dzisiaj będzie pierwszy wernisaż w tym miejscu. To jest Zatoka Wiktoriniego. Tutaj siedział na tym zdjęciu Wiktorini i ten ktoś na koniu. To jest to samo zdjęcie. Eleza? Wernisaż nad Soliną. Witać na drugiej odsłonie wystawy pod tytułem
obrazy i wierności. Jesteśmy w pięknym miejscu na odludnej wyspie, półwyspie w Zatoce. Zakątka Helsoniński. W znakomitym towarzystwie wspaniałych pięknych ludzi, którzy mają ogromną energetykę, wibrację, tak jak to umowa natury. Emanują swoją pozytywną energią i miłością i to dzięki nim tutaj możemy właśnie dostrzec, że ta wystawa będzie bardzo wyjątkowa. Nie tylko szczególne miejsce, ale bardzo, bardzo szczególni, wyjątkowi ludzie, nasi tutaj towarzysze i przyjaciele. Dziękujemy serdecznie za przybycie i umożliwienie wystawy naszej koleżanki Barbary Chłopak. Chciałam podziękować pani kurator Renacie Szyszlak za otwarcie mojej wystawy, kolejnej wystawy w takim codziennym miejscu. Wystawa pod tytułem Wierności składa się z kilku obrazów, które są obrazami mojej matki, namalowanych z jednego zdjęcia portretowego, które było zrobione, gdy miała 17 lat. Pani 49 i mam nadzieję, że mniej więcej w tym samym miejscu też będziemy mogli je między innymi pokazać. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję za przybycie i wszystkim za umożliwienie tego organizowania tego wernisażu. Zapraszam do oglądania. Dziękuję. Najważniejsze jest to, że to jest niespotykane miejsce. Z tyłu właśnie jest dom Wiktoriniego. I tutaj Wodek powiedział, że w naturze, w pięknym otoczeniu, nie ma tutaj naruszenia, nadęcia. Jest tylko sama piękna natura i właśnie pracy. Mi się bardzo podobało. Bardzo ładne obrazy, kolory, wszystko namalowane. Nigdy czegoś takiego nie przeżyłem, nie widziałem. Tak śliczną rękę, nie? To cudną rękę masz. Naturze. Pokazano. Po prostu jestem oszołomiona. Tak, już 15 razy. Sytuacją, która mnie tutaj zastała. Jest to taka sytuacja niecodzienna. Nie wiem nawet jak nazwać to, bo normalnie żyjemy w takim otoczeniu. Na wakacjach, Władek. Normalnie na wakacjach takie otoczenie nas otacza. Jesteśmy w Bieszczadach, poznajemy wtedy ciebie, chodzimy do twojego domu. Zima, śnieg, zazwy, tak. Ja to... Ale ty mieszkasz tutaj cały rok. No pyta się, no gdzie mieszkasz? No dobrze, ale nie miałeś jeszcze nigdy takiego wernisażu tutaj. Pierwszy raz. Znaczy ty odkryjesz za artystami. Za artystami. Poznali jej męża. Tak? Tak. I Rafała też. Bo tutaj artyści często przyjeżdżają. Dobra, siedmiu. No ja nie znam. Poznajcie, poznajcie. Ale opowiadałam mi pan. Bo to jest akademia. Wszyscy w akademii. Ja w ogóle jestem zszokowana, że te obrazy w taki sposób, bo one są w tym otoczeniu i tu jest osobista treść Baśki, ale jest tak pokazana w sposób intymny i zgrany z tym wnętrzem, nie? Nie, Władek. Bardzo intymnie się zgrały te obrazy z twoim tutaj. Nie, za zamyka nic. Czas? Gdzie masz? Masz poczuć. Nie, dokumenty musisz. Tak, a widzicie, chowa się taki torebce z cukru. A, wtedy się nie weźmie. O, po co ma? Prawda, no tak. Ale nie mów tego. Takie wiesz, no ja wiem. Nie położę tak. A masz tu odwiedziny jakieś takie na słuchach? Przyjeżdżają ktoś do słuchu. Ukradali mnie, Basia, nie nagrzewaj. Kto ukradał cię? Po prostu ja. Takie są. Thank you.
przyjedzie na dwa dni, bo ma dosyć, bo i położyć o domu, da się w domu. Wiem. Mam 60 kanałów w telewizji. Internet to słabo działa. Tak, z playa działa mój. Tak. Tutaj, ale dobrze? Dobrze. Tak. Basiu, marzymy, żeby był jak najszybciej następny wernisaż. I zrobimy go troszkę inaczej. Tak wygląda bardzo pokaz historyjnego w tej chwili. Niestety trochę jest tragiczna historia, ponieważ dom, na którym był wernisaż, dom Władka, dwa miesiące temu się spalił. I no, strasznie to wszyscy przeżyli. Nie miał gdzie mieszkać, ale zorganizowaliśmy mu tak, że też miał kawałek jakiegoś takiego mieszkania. Chwilę mieszkał właśnie w domu Wiktoriniego, ale tam no nie ma ogrzewania, wiadomo, tam jest tak trudno. Ale wracając jeszcze do projektu. No cóż, to jest też archiwalne zdjęcie, tak jak wszystkie, które przed chwilą pokazywałam. I teraz tak, nowa koncepcja zabudowy Doliny Sanu powstała w 1955 roku i pan Bolesław Kozłowski był tutaj kierownikiem. Na miejsce wzniesienia zaporu wybrano przedłużenie doliny poniżej ujścia Solinki do Sanu. I ciekawe rzeczy, tutaj właśnie widzimy budowę podczas budowy, tutaj właśnie jak pierwsze to przełstwo budowano. Do budowy zużyto 820 tysięcy metrów sześciennych betonu, przeznaczając na jego wyprodukowanie 1,7 miliona ton kruszywa oraz 200 tysięcy ton cementu. Zapora waży około 2 miliony ton. Zdziwiłam się sama tymi cyframi. Zapora ma 81,8 metra wysokości i jest najwyższą budową hydrotechniczną oraz zaporą w Polsce. Jezioro, które tutaj jest też archiwalne zdjęcia właśnie z budowy. A to bardzo piękne, tak mi się podoba, to zdjęcie pod względem koloru. Topią się ciężarówki i dźwigi w tej wodzie. To też taki obraz abstrakcyjny. Domy, pałacyk Gajskiego i kościół Zwołkowy, którego historia jest bardzo, bardzo poruszająca. Tutaj kościół Rajskie. I tutaj mamy właśnie taką mapkę, która porównuje, gdzie ten kościół Zwołkowy stał. No, w tej chwili jest wszystko pod wodą, prawda? A ten nasz dom jest tam niedaleko, bo jest gdzieś o tam powyżej, o tutaj jakby w górnym prawym rogu, także naprawdę jest to bardzo blisko. Rzut tego kościoła, troszkę inne zdjęcie, też wykorzystywałam, te wszystkie zdjęcia wykorzystywałam w moim projekcie, w jakiś sposób teraz Państwu pokażę. To jest też Wołkowyja i też na górze to, co teraz widać wiata, no nasz dom jest jakieś, nie wiem, 500 metrów stąd. I tutaj miejsce, gdzie właśnie był ten kościół na dole, także właściwie jest to naprzeciwko tej wiaty, można powiedzieć, w wodzie. Szczególnie ważnym, nie jest to zbyt dobre, ale tutaj możecie Państwo zobaczyć, właśnie to jest inspiracja do tej pracy. Szczególnie ważny był dla mnie ten kościół, ten ołtarz kościoła w Włochowej, którego elementy znajdują się teraz, są przeniesione do kościoła w Dużance. Zresztą bardzo piękny kościół z niesamowitym klimatem, to jest tak brzydko powiedziane, ale nastrój jest naprawdę kontemplacyjny głęboko.
Także warto jest do tej górzanki się udać. I jeden z bocznych ołtarzy, w jednym z bocznych ołtarzy znajdują się właśnie elementy z tego kościoła z Wołkowej. O historii kościoła z Wołkowej za chwilę. W każdym razie bardzo korzystałam też właśnie z tego zdjęcia z kościoła z Wołkowej. Cerkiew Stoliny, ona została rozebrana. Zresztą, tak jak czytałam, zupełnie niepotrzebnie, ponieważ woda nigdy by tam nie dosięgła. Oczywiście część rzeczy jest gdzieś przewieziona, ale duża część gdzieś zaginęła, nie wiadomo, co się stało. Bardzo poruszającym dla mnie zdjęciem też było to, które Państwo też w moim artbooku widzicie, bo oprócz właśnie filmu, który też na końcu jeszcze pokażę, tego projektu ośmiopanelowego, to wydałam też taki skromny artbook, gdzie tam są właśnie szkice koncepcyjne, trochę tekstów. Bardzo mnie to zdjęcie poruszyło, ponieważ właśnie zastanawiam się, kim byli ci ludzie, co oni tam robili, siedzą przy cerkwi. Świetnie byłoby odnaleźć jakieś ich przodków, prawda? Też pewnie już nie żyją i to wszystko odeszło w dal. I tutaj jest ta cerkiew podczas rozbierania, czy tak to wyglądało. No i teraz już przechodząc do mojego projektu. Projekt wykonywałam właściwie w 90% w Wołkowej, także na miejscu. Bardzo to było dla mnie ważne i czułam się jakoś tak związana emocjonalnie, duchowo można powiedzieć, nawet też z tymi ludźmi. Miałam takie poczucie, że może oni mi pomagają, że to jest takie ważne, żeby o tym projekcie mówić, żeby to nagłaśniać. Pracowałam na tarasie całe lato to ubiegłe. W ten sposób, który Państwo widzicie, prace są zrobione, specjalnie je przygotowałam, żebyście Państwo mogli zobaczyć w ten sposób, że tak jak mówiłam, są to dwa albo trzy panele, które dopiero w efekcie końcowym były przez stolarza wiązane tą ramą dookoła. Natomiast każdy z tych paneli jakby wykonywałam osobno. Za pomocą farb akrylowych, olejnych, również farb do szkła, ponieważ eksperymentowałam tutaj z różnymi technikami. Tak to wyglądało i jakby każda warstwa jest malowana osobno. Tutaj jakby początek tego obrazu, który macie Państwo za mną. Oczywiście zaczynało się to od szkiców koncepcyjnych. Trud oraz plus jednocześnie tego tworzywa jest taki, że odbija światło. Na czym mi bardzo zależy, ponieważ można pod światło to oglądać. Jeżeli Państwo przyszliście, zastanawialiśmy się, czy nie odsłonić żaluzji, żeby też światło od tyłu działało, możemy później też tak to zrobić, bo kompletnie inaczej wyglądają te obrazy, kiedy są podświetlone od tyłu, z innej strony. Bardzo mi na tym zależało, natomiast jeśli chodzi o wykonanie, było to dosyć trudne, ponieważ no, były te błyski światła cały czas. Tutaj możecie Państwo zobaczyć jedną z warstw podczas, zanim jeszcze to było złożone, ponieważ też eksperymentowałam, jaką warstwę dać do tyłu. Założenie miałam takie, że tylne warstwy są warstwami abstrakcyjnymi, tak jak tutaj widać. Natomiast te pierwsze są jakby bardziej narracyjne, gdzie mamy tą historię, tą warstwę przedstawieniową. W tym obrazie też eksperymentowałam z folią, taką przeźroczystą i tak jak tutaj widać, pomiędzy dwie pleksy włożyłam przeźroczystą folię. I tak to wyglądało. Tutaj też ten obraz podczas pracy, gdzie jeszcze nie wszystkie drzewa są namalowane. Zastanawiałam się, czy nie wykorzystać jakichś zacieków. I tutaj już, tu jeszcze sam podczas, który no, jeszcze nie był jeziorem, prawda? Jak w ogóle dochodziłam do tego, co tutaj Państwo teraz widzicie i co zobaczymy na końcu, jako efekt końcowy pozostało 6 paneli. Brałam właśnie te wszystkie zdjęcia archiwalne, jeszcze więcej niż oczywiście tutaj mogłam w prezentacji umieścić i robiłam z nich takie kolaże, wycinałam je, zastanawiałam się, jakie można byłoby zestawić, żeby jak najlepiej oddać moją ideę, moją myśl. Wiedziałam, koło jakich tematów chcę się kręcić, także była to cerkiew Stoliny, był to pałac w Sokolu. I jakby ta praca koncepcyjna, no najpierw odbywała się tutaj na stole, gdzie właśnie miałam powycinane elementy, które już pewnie Państwo znacie z mojej prezentacji i zestawiałam je w różny sposób ze sobą. Tego było setki, także dosyć długo to trwało, zanim doszłam, skrystalizował się mój
mój pomysł. W różny sposób to zestawiałam. Nie mogłam tych poszukiwań robić na formatach metr na dwa, ponieważ no, zbyt trudna byłaby to praca, dlatego już musiałam podchodzić do panelu jakby z gotową ideą w głowie. Tutaj właśnie też można zaobserwować grę świateł na moich pracach. To jest też matka, którą wykorzystałam w jednej z prac, to zaraz Państwo zobaczycie. I tak to wszystko wyglądało. No, nie jest to takie, jak czasami jeszcze różne takie osoby tworzące pokazują, że w kapeluszach tworzą piękne trenerze. No, rzeczywistość malarza jest, czy też malarki jest nieco inna. Także nie wstydzę się tego absolutnie i nie śmieję się z tych wystylizowanych osób, bo nikt z moich znajomych tak nie robi. Tutaj też ten obraz, który widzicie za mną, z tym, że z innym tłem, z tłem z tego akurat obrazu, ponieważ ja sobie zamieniałam te tyły, żeby po prostu trochę się w tym pobawić też i zobaczyć, co będzie dobrze wyglądało. Tutaj też taka praca koncepcyjna, gdzie przyklejałam te elementy, poszukując dla nich odpowiedniego miejsca. Szkice. No i tutaj mój pies, który mi towarzyszył na różnych etapach tego. Tu można, też robiłam takie zestawy, jakby to wyglądało razem, w jaki sposób to skompletować, czy jakby tyły pozamieniać. No i tu moja pracownia twórcza. Jeden właśnie z obrazów, ten, który do jedną warstwę widzicie Państwo na górze, Pałacu Psycholu, powstał w nocy. Jakoś tak mi się dobrze malowało akurat ten jeden, chociaż zawsze maluję wszystkie moje obrazy przy świetle dziennym, natomiast ten dosyć mroku dużo miał na początku i malowałam go tylko w nocy. Tutaj można zobaczyć, jak to wyglądało. Zazwyczaj przyjeżdżałam do tego domu sama i w ten sposób. I w ten sposób to powstawało, tak tworzyłam. Tutaj jest jeden z paneli, który się nazywa Autoportret na mapie. I ta mapka, którą pokazywałam kilka slajdów wcześniej, właśnie posłużyła mi jako wzór do namalowania tego obrazu. Tutaj właśnie Pałac Sokolu i jego różne wersje. No cóż, na koniec przeniosłam cały projekt do Rzeszowa, dlatego że blisko Rzeszowa była pierwsza wystawa. I tam kończyłam, tak wygląda pracownia moja, nawet w dwóch pracowniach, to robiłam moją i koleżanki. Tutaj też widać właśnie jeszcze niezłożone te panele razem przed oprawą. No i tutaj też podczas tworzenia tak wyglądają struktury wewnętrzne niektórych z tych paneli. Tutaj też bawiłam się różnymi farbami, różnymi jakościami, które były rozlewane. Takie pełkarze powietrza też pomagały mi w stworzeniu tego struktura bliska. Tutaj jest kilka też prac, gdzie właśnie to, co mówiłam, w różny sposób operuję światłem i daję jakby akcent na różne elementy. Także też tak to wygląda. No i teraz efekt końcowy. Pierwszym z nich jest moja praca, która nazywa się Autoportret na mapie. Tak jak mówiłam, jak Państwo pewnie zauważyliście, dosyć mocno jestem związana z tym terenem i długo tutaj od dawna przyjeżdżam. Moje serce, można powiedzieć, że należy do tych terenów i ja się czuję jakby stopiona z tym krajobrazem, absolutnie stopiona z tą mapą, czuję się jakby częścią tego wszystkiego. Dlatego stąd ta praca, autoportret na mapie. Ten obraz jest dla mnie ważny, ponieważ odzwierciedla właśnie to wszystko, co czuję, jak jestem w Wołkowyi. Po prostu czuję, że jestem scalona z tym pejzażem, tak jak mówiłam. Drugi z obrazów, którego też tutaj nie ma, bo no, dosyć trudno się to transportuje, więc mogłam tylko przewieźć dwa. To pamięć, nie pamięć. Ten zburzony kościół w Wołkowyi na tej pracy pojawia się aż 5 razy. Ta dramatyczna historia szczególnie mi utkwiła w pamięci. Wysadzenie kościoła, a następnie usunięcie pozostałości materiałów z pola rozbiórki odbywało się, tutaj przeczytam, żeby się nie mylić, ale chciałabym to oddać jak najlepiej. Zaczęło się w otoczeniu milicji i wojska pod zasłoną gazu łzawiącego i zasłony dymnej. Konieczność wyburzenia kościoła była ogromnym ciosem dla społeczności. Tak wspomina wyburzenie jedna z dawnych mieszkanek Wołkowej, pani Józefa Szydłowska.
Ogromny warkop spychaczy. Przywiązali linę do krzyża i ściągnęli go. Potem wieżę rozciągali linami i spychaczami. Myśmy patrzyli i płakali. Jeden z cywilów brał kamienie i rzucał w szybę okien. Bardzo przejmujące to jest spisane z takiego filmu, który jest też w internecie. I ten zwielokrotniony obraz kościoła w Bołkowej ulega zatopieniu w moim pejzażu. Podobnie jak wspomnienia o wydarzeniach sprzed ponad pół wieku. No, muszę o tym pamiętać, prawda? Tutaj zastosowałam perspektywę zbieżną. Jest to celowy zabieg i w ten sposób pragnę podkreślić proces zanikania, odchodzenia w niepamięć. Pragnieniem moim jest, aby niepamięć zastąpiła pamięć. Kolejna praca to zatopione, niezatopione. Tutaj alegorycznie widzimy po raz kolejny pojawiający się ołtarz z kościoła z Wołkowej. Troszkę o kościele. Kościół w Wołkowej powstał w 1842 roku i miał charakter świątyni konsekrowanej. W nocy z 3 na 4 października 1867 roku odcięto liny dzwonów, aby ich dźwięk nie zaalarmował wiernych i przystąpiono do rozbiórki. Przed dewastacją uratowano jedynie sprzęty liturgiczne i fragment ołtarza, o czym mówiłam, jest to w Burzance. Wizerunek ołtarza z wyburzonego kościoła Bołkowej wtapia w kompozycję barwną o symbolicznym znaczeniu. Odcienie brązu nawiązują do tego, co ziemskie, stałe i niezmienne. Błękit to odniesienie do wody i jej nieustannej zmienności. Te kontrastujące ze sobą barwy nasuwają skojarzenie o tym, co zatopione i o tym, co przetrwało o niezatopionym. Widoczne, niewidoczne to jest obraz, który przywiozłam. Bardzo go lubię, też jestem bardzo z nim jakoś tak emocjonalnie związana. Ołtarz jest jednym, ten ołtarz właśnie stoi w jednym z dwóch bocznych ołtarzy w Burzance. Turyści zwiedzający Bieszczady mogą odwiedzić to miejsce i ujrzeć fragment zatopionej historii. Dzięki temu to, co niewidoczne, może się dla nich stać widoczne. Stąd właśnie ten tytuł. Konstrukcja, dekonstrukcja. Tutaj widzimy właśnie fragment pałacyku w Sokolu. Tutaj ta historia, o której już wspominałam, że był pałacyk, Wiktorini uratował coś z tego pałacyku, dał to do swojego nowego domu, który w tej chwili, jak Państwo mogliście widzieć tam w fragmentach, znowu popada w ruinę. I to jest taki rytm tego wszystkiego, że coś jest uratowane, potem znowu to gdzieś jest zapomniane. No, mam trochę zdjęć ze środka, z domu Wiktoriniego, ale też nie wiedziałam, czy tak mogę to pokazywać publicznie, zresztą dosyć dużo tych slajdów jest, nie chciałabym też tutaj zanudzać strasznie. W każdym razie naprawdę dom Wiktoriniego popada w ruinę, te wszystkie płytki, te dębowe parkiety, no tam jeden kornik i zniszczenie. Także stąd konstrukcja, dekonstrukcja, że ta zmiana cały czas. Czas miniony, czas obecny. To jest obraz, który widzicie Państwo tutaj, który widzicie tutaj za mną. Widzimy tutaj kościoły w Bołkowej i w Rajskim, te drzewa owocowe, ludzi, którzy gdzieś tam odchodzą. To opuszczenie swoich domów, gospodarstw, miejsc uświęconych, dla tych ludzi to miało naprawdę charakter tragiczny. Pomimo tych przyznanych lepszych domów, działek, wielu po prostu ludzi do końca życia nie mogło przeżyć tego, że po prostu musieli się stamtąd wyprowadzić. Mam tutaj też taki cytat. Dla tych ludzi budowa zapory była brutalną interwencją w teraźniejszość i przyszłość i nie umieli pogodzić się z tą sytuacją. Symboliczne mi się to wydaje, że te drzewa właśnie, które tutaj widzicie Państwo, które umieściłam może tak alegorycznie, są jakby takim łącznikiem pomiędzy tym czasem minionym, a czasem obecnym, bo ci ludzie je sadzili, a my jeszcze chociaż małe te jabłuszka, to jednak możemy gdzieś na sobie zbierać. Sakrum profanu przedstawia też Państwu już znaną z wcześniejszych slajdów część, fragment cerkwi z Soliny. Ona pochodziła z 1937 roku. Zdemontowano ją przed zalaniem Soliny.
Ona też mówi o tym, że nie bardzo poświęcono, nie dużo poświęcono uwagi naprawdę tym miejscom świętym, tak jak na przykład przy przenoszeniu cmentarzy. Robiono to w ten sposób, że robotnicy z takimi długimi metalowymi prętami chodzili i stukali, szukając tych trumien. No, czy trafili, czy nie trafili, to różnie było, prawda? Dlatego na przykład wiele trumien nie zostało przeniesionych. I to już Państwo na pewno wiecie, mieszkając tutaj, że no, co jakiś czas wypływają szczątki. Cmentarz w Sokolu też stwierdzili, że woda tam nigdy nie dojdzie. Woda doszła, cały czas wypływa. Także miejsca święte zostały sproponowane, też ten panel właśnie o tym jest. I tutaj przyszłość, przeszłość. Tutaj jest wstęga taka Sanu, jest góra, której jakby w tej chwili, na której osadzona jest zapora, prawda, alegorycznie. Też tutaj jeden z tych obrazów archiwalnych, zdjęć archiwalnych wykorzystałam tam w Dobrzym Rogu. Zdjęcie starej kobiety, która jakby też, no wiadomo, archiwalne osoby, która tam mieszkała, która jakby no, kuruje, patrzy na to wszystko. To właśnie przeszłość spotyka się tutaj z przyszłością, a przyszłość to my, a przeszłość to on. I teraz tak, chciałam powiedzieć już na koniec całkiem, że cztery wystawy towarzyszyły temu, na czterech wystawach pokazywała tutaj Poręby Kupieńskie, Galeria Pastuła, tak to wyglądało. Chciałam ten projekt pokazywać też w Bieszczadach, gdzieś blisko tego terenu. I tutaj jest Centrum Kultury w Cisnej. Jeden z transportów, też to tak się odbywa na takimi samochodami. Tutaj mamy Regionalne Centrum Kultury Materialnej i Duchowej Wojków w Mleczkowie. A tutaj w tej chwili wystawa wisi w Iwoniczu w Muzeum Pasaż. Tak to wygląda. Mam jeszcze jeden film, jakbyście Państwo chcieli zobaczyć, ale nie wiem, czy już czasu całego nie wykorzystałam, także właściwie to z mojej strony wszystko. Bardzo dziękuję za uwagę. Myślę, że nie pomyliłam się w faktach, starałam się przygotować. Projekt ten robię naprawdę z całym zaangażowaniem moim i wiedzą i umiejętnościami, także moją ideą jeszcze na koniec tak powiem jest to właśnie, żeby rozpropagować tą wiedzę o tych ludziach jak najbardziej, po to, żeby turyści, którzy przyjeżdżają, traktowali to miejsce z szacunkiem. Właśnie mówię, zabierając ze sobą swoje rzeczy, nie śmiecąc. Marzeniem moim jest, żeby pokazać ten projekt gdzieś na Solinie, na Zaporze, tam gdzie jest dużo tych ludzi, żeby po prostu te informacje do nich dotarły. Przy każdym z panelu jest tabliczka właśnie opisująca ideę powstania z kontekstu. Także z mojej strony to wszystko. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Dziękuję.